Przede wszystkim nie chcemy osiadać na laurach. Udało nam się w 3 kolejnych spotkaniach nie przegrać, co jest niezmiernie istotne. Natomiast każdy z tych meczów był inny i każdy na pewno był określony bardzo ciężką pracą moich piłkarzy. Jeżeli w tą stronę będziemy podążali, tak będziemy funkcjonowali, bo coraz lepiej to wygląda w treningu, jeżeli chodzi o organizację gry, to jestem dobrej myśli, ale po wczorajszym wyniku Śląska-Wrocław w Pucharze Polski to na pewno jest zespół z dużym charakterem, który będzie chciał pokazać swoim kibicom, że stać go na dużo, więc czeka nas bardzo trudne spotkanie. Zespół z dużym charakterem, ale też zespół, który w lecie przeszedł duże zmiany. Wielu zawodników nowych przyszło. Jak to pana zdanie może się przełożyć na dyspozycję Śląska w najbliższym spotkaniu z Termaliką? No przede wszystkim Śląsk jest w takiej sytuacji jak Termalika, czyli dużych zmian. I w tym momencie, w tych zespołach na pewno potrzebuje zawsze trener czasu, żeby to wszystko poukładać i ta forma jest niestabilna. Ale to, czy Śląsk jest groźnym zespołem, to nie podlega dyskusji, bo ma bardzo dobrych piłkarzy, dobre transfery zrobił, niezłe ma momenty w meczach, czasami pierwszą połowę, tak jak z Lechią Gdańsk zagrali fantastycznie, więc trzeba się mieć na baczności. Robak, Chrapek, Koseski, z której strony może być zagrożenie największe dla Śląska, dla pana linii defensywnej? Ja myślę, że z wielu stron i to nie tylko chodzi o to, czy to jest ta formacja ofensywna, ale praktycznie w każdym meczu zdobywają bramkę po rzucie rożnym. To jest duża broń dzisiaj Śląska-Wrocław. Śląsk-Wrocław to drużyna, w której pan pracował. Jakie myśli kołaczą się trenerowi, który wraca na obieg klubu, drużyny, której wcześniej pracował? Bardzo pozytywne, zawsze pozytywne, bo w każdym klubie, w którym pracowałem, poznałem fantastycznych ludzi, więc to będzie na pewno miłe spotkanie przed meczem, ale później liczy się tylko wynik, liczy się tylko to, w jaki sposób będzie Termalika funkcjonowała na tym meczu i jak będziemy grali, żeby zdobyć 3 punkty. Przygotowania do spotkania troszkę w wiście afrykańsko-śródziemnomorskiej temperaturze. Jak to wpływa na plan treningowy i na samą merytorykę jednostki treningowej? Wpływa fantastycznie, bo mamy dużo witaminy D, nie musimy jej suplementować. Natomiast oczywiście zmodyfikowaliśmy godziny treningu, trenujemy wcześniej i później, żeby ta temperatura jednak była niższa troszeczkę. No tutaj duże słowa uznania dla ludzi opiekujących się boiskami, bo robią to fantastycznie. To boisko jest przygotowane, miękkie, szybkie, z niezłą trawą, więc na pewno jeżeli chodzi o organizację, to jest wszystko zapięte na ostatni guzik i tylko pracować. No, nie ma lepszych warunków niż te, które dzisiaj mamy.